is Dirty Moonshine of which you speak. Witam Was Rzemieszki na kolejnym odcinku serii Szkoła Driftu, ponieważ taki mam zamiar właśnie nazwać tą serię. Więc witam Was z powrotem. Dzisiaj dostałem, wczoraj pod moim komentarzem, który napisałem, podajcie mi swój tytuł aut, który byście chcieli zobaczyć, dostałem propozycję, w której chcieliście zobaczyć Toyota Corolla AE86 z 1986 roku, który właśnie widzicie na ekranie, i właśnie ją będziemy robić. W nim dostałem Nissana Sylvie S13, jak i również BMW E36. Zrobimy te wszystkie auta, nie w dzisiejszym odcinku, ale każdy odcinek po kolei będziemy robić. I pod moim komentarzem, który postę pod filmikiem, wpiszcie auta, które chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. Akurat dzisiaj zajmiemy się Toyotą Corollą, z tego powodu, że jest to bardzo interesujące auto, z tego powodu, drugi raz powtarzam się, z tego powodu, że zrobiłem to już auto wcześniej, jak grałem, ale mi teraz staje mi słońce po oczach. Więc są tutaj dwie różne budowy tego auta. Pierwsza budowa będzie w sposób następujący, który będzie polegał na tym, aby auto się bardzo dobrze trzymało drogi, abyśmy byli w stanie driftować. Nie będzie tak bardzo silny, nie będzie na tyle, nie będzie generowało takiej ilości mocy, jak będzie generowała to druga wersja, którą zbudujemy od razu po tym, ale ta wersja będzie bardziej taka do kruzowania się i postaramy zrobić ją na tyle wystarczająco mocno, abyśmy byli w stanie po prostu driftować. Więc pierwsze co, zaczynamy od silnika. W tej wersji pójdziemy z... pójdziemy z oryginalnym silnikiem. Z oryginalnym silnikiem pozostaniemy. Mamy do wyboru również, że single turbo, pojedyncze turbo, ale z tego co widzę po ilości koni mechanicznych nie mamy żadnego turbo wcale oryginalnie, więc dodamy sobie to. Jak wspomniałem w pierwszym odcinku, turba na początku nie ulepszymy z powodu... Nie, pierw zaczniemy od body kitu. Następnie przechodzimy do opon. Jakkolwiek tutaj opony... Mamy przyczepność do mocy, ale jeszcze nie wiem właśnie jaką moc będziemy generować. Więc może opony na razie zostawimy, bo to będzie zależało dużo właśnie, bo ten auto nie będzie generowało dużej ilości koni mechanicznych, więc na razie to możemy zostawić na później. Hamulce bierzemy pierwszy, bo wczoraj wytłumaczyłem dlaczego. Bierzemy street, czyli uliczne hamulce. Obniżamy samochód na maksa, zawsze obniżajcie samochód jak najbardziej się da, z tego powodu, że zawieszenie będzie bardziej, po prostu twarde. Nie będzie miękkie, więc wchodząc w zakręt nie będzie nam się, powiedzmy, przechylał na jeden bok, co nam będzie zapobiegało właśnie wejściu w poślizg kontrolowany. Więc twarde zawieszenie to jest to, co chcemy. Rollbarsy, nie dorobiłem swoich lekcji, nie mam na razie zielonego pojęcia właśnie do czego są. Wydaje mi się właśnie, żeby usztywnić to zawieszenie, wydaje mi się, że są po to właśnie. Nie jestem pewny. Klatka. Teraz 900 kg nam będziemy mieli, będziemy ważyć około tony, a jeżeli go odchudzimy, 812, to na razie zostawimy. Mi się wydaje, że powinniśmy z tą budową, jeżeli otrzymamy 350, około 350 kW, jeżeli otrzymamy, to powinniśmy go odchudzić do 800 kg, coś w tym stylu, coś pod tym zakres postaramy się pójść, ale to zobaczymy za chwilę, jak to wyjdzie. Sprzęgło bierzemy sportowe. Natomiast transmission, czyli skrzynię biegów, bierzemy... Czy będziemy bawić się z biegami? Co nie byśmy mogli? Tune. I właśnie, tutaj również w jednym z komentarzy napisaliście, że chodziło wam o tune'a, żebym wytłumaczył, o co chodzi z tym całym tuningiem i dlaczego nie pokazałem go w pierwszym odcinku. Po pierwsze, nie pokazałem go w pierwszym odcinku, ponieważ pierwszy odcinek był już długi sam w sobie. Więc po prostu nie chciałem się męczyć z kolejnymi... jakby tematami już. Ponieważ to po prostu by trwało z pół godziny, tak? Sam film trwa 25 minut, więc wydaje mi się, że to już długo, wystarczająco długo. Więc do tego nie wytłumaczyłem, ale dzisiaj będziemy robić te auto w dwóch wersjach, czyli będziemy robić tune-up. To akurat jesteście pewni, to za chwilę wam wytłumaczę, o co chodzi, dlaczego tak, powiedzmy, a nie inaczej i co się w tym robi. Dużo nie będziemy w tym robić, mówiąc tune-up chodzi o tuning, to się ten. Jak, powiedzmy, jak odblokować te wszystkie biegi, ponieważ dla niektórych mogą być zablokowane.
wytłumaczę później, jak je odblokować, co zrobić, aby auto prowadziło się lepiej, albo jak, no po prostu co, pod co i dlaczego. Więc tutaj mi się wydaje, zrobimy chyba wszystko na maksa, tak aby zdobyć 300, około 300 kW. Więc otrzymaliśmy moc generowaną 300 kW, to będzie około 400 coś koni mechanicznych. No, około 450, 470 coś koło tego to jest. Więc spokojnie możemy dodać turbo sprężarkę bez wahania się. I teraz możemy przejść do opon. Z tego powodu, że mamy mało mocy, a zarazem auto jest lekkie. Jest tylko 900 kg, ponieważ za chwilę odchodzimy, ponieważ ta ilość mocy do takiej wagi jest po prostu za mała. Moim zdaniem w tej grze, no bo wprowadziłem, to było w sumie chyba wystarczająco. Przednie opony... Wezmę 215, wezmę. Abyśmy dobrze się trzymali drogi. Zarówno to 235. Tak, tylko odchodzimy, więc stracimy trochę tej trakcji, którą nabywamy wraz z poszerzeniem naszych opon. Teraz możemy to bardziej tutaj stylish zrobić, te opony. To znaczy felgi. Ja tu mam takie swoje już wybrane. Gdzieś tu miałem, wiem jakie ja chcę, mam już opatrzone. O, są ostatnie akurat. Tak, te ja chcę. Dziękuję. Pierwsze. Akurat tu się nie boję się o wagę, nic w tym stylu. 960 równo może być. Z tego powodu, że za chwilę tak czy siak go odchodzimy do 850 kg. Więc jest tu? Nie. To jest Handling and Platforms. Więc idziemy tutaj do ostatniego i odchudzamy go do 817 kg. 850 by było spoko. Zobaczmy tutaj. Za dużo. Odchodzimy go na maksa, staramy go ciupeńkę przytłoczyć. Nie, chcemy pozostać, tak, będziemy w takim razie pierwsze. I teraz możemy wziąć nasze autko, naszą pierwszą budowę z dwóch, bo zrobimy dwie, to autko i będzie jeszcze jedno. Na jazdę próbną. You have some wheel spins available. Ale muszę przyznać, że autko prowadzi się bardzo dobrze. Powiedziałbym, że to auto, które teraz zbudowaliśmy z taką ilością mocy, jest jakby just about right, czyli jakby na pograniczu właśnie auta, które by wybaczyło nam błędy samo jak Supra, ale no Supra to jest bardzo elastyczne autko. Wybaczy nam wiele błędów. To również bym powiedział, że takim dla początkującego gracza spokojnie ma takie opcje zbudować, jest bardzo wybaczalne błędy. Następna budowa, którą zrobimy, już nie będzie tak łatwa, bym bardziej polecał dla graczy, którzy znają grę, potrafią dyktować są obcykani co, jak i gdzie. Więc jak widzicie, naszym autkiem ładnie możemy kręcić ładne drifty. A teraz jedną ręką, bo muszę wrócić sobie palec. Ale... Zdrowia się naokoło objechać. Więc powiedziałbym, że akurat moc jest ta moc wyczuwalna. Nie jest jakoś super, nie generuje jakiejś olbrzymiej mocy, ale wystarczająca do driftu w jakichś małych uliczkach, po prostu w miasteczku, jak mówiliśmy. Na długich zakrętach i płytkich bym powiedział, albo takich dłuższych zakrętach, by to autko nie za bardzo zdawałoby swojego egzaminu z tego powodu, że
nie ma wystarczająco mocy, po prostu by zabrakło tej prędkości, tej mocy generowanej w zakręcie, po prostu byśmy się zatrzymali, albo by opony przestały boksować. Więc znajdźmy drugi, kupmy drugie takie autko. Przejdźmy do... Budując teraz to autko, będę bardzo się wzorował autem Driftwork. Jest to bardzo znany w Anglii drifterski klub, może nie klub, ale jakby team. W Anglii bardzo znany Driftwork. I właśnie zbudowali tą identyczną Toyota Corollę z silnikiem V8 z auta NASCAR. Ściągnęli auto NASCAR z Ameryki, wyjęli silniki, włożyli do tego auta. To jest po prostu bestia. Więc taką bestię postaramy się właśnie teraz zbudować. Ale w taki sposób, by była, no, byśmy byli w stanie ją prowadzić, tak? Więc zobaczmy. Pierw musimy znaleźć V8. Mamy V8. 6,2 litry. Więc już mamy już koni oryginalnie, nic nie upgrade'ując, mamy już koni prawie porównywalnie z tamtą Toyotą, którą zbudowaliśmy przed chwilą. Aspiracja, mamy double turbo dostępne. Ale to za chwilę, zobaczymy jak wszystko się potoczy, potoczy się sprawy z mocą. Oczywiście zróbmy body kit. Więc po zrobieniu body kitu możemy przejść do klacz. Klacz bierzemy teraz już sportowy, no tak samo jak wcześniej, więc akurat klacza nie zmieniamy, czyli sprzęgła. Teraz, już myśląc o tune-upie, który będziemy za chwilę robić, bo ja już czuję to sam z siebie, że to auto po prostu będzie za lekkie do mocy generowanej, którą już generuje, a którą dopiero będzie generowało po ulepszeniach. Więc bierzemy skrzynię biegów wyścigową, co nam następnie umożliwi, odblokuje nam te wszystkie biegi, które mieliśmy wcześniej zablokowane. Bo to właśnie jest naszym jakby kluczem do odblokowania tego. Tu bierzemy race driveline, lżejszą. Następnie możemy przejść do platform and handling. Akurat w tym przypadku bym wziął sportowe hamulce. Sportowe dadzą radę. Obniżamy, też wytłumaczyłem dlaczego, na maksa zawsze. No nie mogę akurat o rollbarcach dużo powiedzieć. Mam już nadzieję, ktoś się zna lepiej ode mnie, mi to wytłumaczy i bym był bardzo wdzięczny, ale mi się wydaje, że to jest bardziej do usztywnienia naszego auta. Bez wahania bym, tak, polecał założyć klatkę, a następnie odchudzić auto do 958 kg. Akurat 900 kg to jest tak, 950 jest za mało wciąż moim zdaniem, powinien być chyba cięższy, ale dobrze, zobaczymy jak to pójdzie. Więc tutaj oczywiście wszystko na maksa, oprócz turba. Power.
Więc ziemeczki, nasza aktualnie generowana moc jest 499 kW, jest to około 790 koni. Więc race intake. Jezu, intake to jest chyba wlot powietrza? Nie, to nie jest wlot powietrza, to jest wlot powietrza? Gaźnik to jest, nie wiem, no gaźnik chyba, więc nie wiem jak to dokładnie przetłumaczyć na polski. Throttle body, to będzie gaźnik prawdopodobnie, więc gaźnik bierzemy 100, czyli oryginalny, co nam zmniejszy do 487 kW, to będzie równe 750 horsepower, czyli koni mechanicznych. I mniej więcej z taką właśnie ilością mocy chcemy driftować. Następnie opony. Opony bierzemy środkowe, nie środkowe, tylko sportowe. Tak się, nie czemu mówię, środkowe, pierwsze i tak dalej. No dobra. Coś mi tu nie pasuje. Ale czyjmy swą powinność. Aha. Nie wiem czemu, ale po prostu przednie opony zawsze biorę. Zawsze biorę 215. Jakoś mi się bardzo dobrze z taką oponą bardzo dobrze mi się driftuje. Tylne bierzemy najszersze z powodu, jak wspomniałem wcześniej, mocy generowanej przez silnik. Więc potrzebujemy akurat z tyłu trochę więcej przyczepności, ponieważ po prostu mnie się ślizgał cały czas. Akurat już powiedziałem wcześniej, felgi to już zależą od was. Ja pójdę z tymi z tego powodu, że właśnie najbardziej przypomina mi teraz to auto samochód z Driftwork, czyli z tego teamu, który wspomniałem wcześniej. Wielkość opon nie ma już zbyt dużego znaczenia, ale po prostu wygląda super, jak są trochę większe akurat w tej budowie, jak teraz robimy. Może wezmę tak, to wezmę większe, a z przodu wezmę o jeden rozmiar mniejsze. Tak zrobimy. W niczym to za bardzo nie zmienia niczego. Nie, teraz wygląda głupio. No. Więc bierzemy tak samo jak tylne. Dobra. I teraz, moje ziomeczki, możemy wziąć na... zrobić jazdę próbną. Ja po prostu wiem, że to no, nie zadziała w sposób jaki jest. Tylko szybko sprawdzę, jaki jest tune-up oryginalny. Interesujące. Ale dobra. Zobaczmy, jak to w ogóle się prowadzi, takie auto. For you, I wanna be for you. Czwarty, piąty bieg i szósty mielimy gumę, więc tego właśnie za bardzo nie chcemy, bo to po prostu czuć, że jest strasznie, strasznie mocne takie auto. Ale muszę przyznać, że nie jest źle. To może zrobimy... Nasz drift nie będzie tak efektywny i nie będziemy mieli tyle kontroli w zakręcie, ile byśmy chcieli mieć. Czyli powiedzmy, żeby mieć pełną kontrolę nad autem, bym musiał w tej chwili po prostu driftować na piątym biegu. Aby właśnie kreska, gdy wciskam cały gaz, w tych momentach nie dochodził do czerwonej kreski i teraz mam powiedzmy całą kontrolę nad całym autem, ale na to wychodzi, że mam tylko w takim razie bieg dostępny piąty i szósty, ponieważ tam czwartym naprawdę z tego powodu, że na czwartym biegu już dochodzimy do czwartej kreski na 60 na godzinę, to jest źle. Na trójce w ogóle nie ma czym marzyć odcinka, na dwójce to samo, a na jedynce to już nie ma co wspominać. Więc chcemy zmienić to, na które pokażę dokładnie, co chcemy zmienić i dlaczego chcemy zmienić. Idziemy w upgrade, custom upgrade, idziemy, wciskamy X, więc pokazuje nam się cały tune-up. Mamy wszystkie biegi odblokowane. Wszystkie biegi mamy odblokowane i teraz możemy tu po majster sztykować. Więc ogólnie Final Speed, Final Drive to są jakby nasze wszystkie biegi razem zlepione. Czyli Final Drive chcemy iść na 3.20, bym powiedział, tak? Zobaczmy, jak to będzie wyglądało teraz, jak się biegi rozłożyły. Dobrze. I teraz tak, idąc w stronę akceleracji, w takim razie ustawiamy nasz silnik
na przyspieszenie, czyli jakby większą moc przekładamy, czyli biegi będą krótsze, ale będą strasznie mocne, czyli powiedzmy, tak na polski rozum wytłumaczyć, powiedzmy każdy nasz bieg będzie jedynką. Czyli powiedzmy, idąc w speed, przedłużamy nasze biegi, czyli powiedzmy, wskaźnik im wyższy. Kurczę, akurat trudno mi to wytłumaczyć, bo ja chcę użyć takich słów, które byście po prostu nie zrozumieli. Więc postaram się to wytłumaczyć jak najprościej to można. Inąć w speed, wtedy nasz wskaźnik zajmie mu trochę dłużej, aby przejść do czerwonej kreski, co właśnie chcemy zrobić, ponieważ gdy bierzemy w akcelerację, w takim razie naszemu wskaźnikowi zajmie po zmianie biegu, ten bieg będzie po prostu krótszy, czyli powiedzmy już zacznie od 5000 obrotów i po prostu zajmie mu mniej, aby dojść do czerwonej kreski. Nie wiem, czy wy zrozumieliście, ponieważ ja sam się z lekka gubię w takich rzeczach, jak komuś tłumaczę, ale jeżeli zrozumieliście, to thumbs up dla was. I słuchajcie dalej. W takim razie pierwszy bieg, z tego powodu, że to jest w ogóle no, nie do panowania bieg, a nie chcemy zawsze ruszać spiskiem opon, bym wziął na 2,58. 2,55 może. 55. Następnie drugi bieg, za bardzo na nim dyktować nie będziemy, ponieważ to nie będzie właśnie autko zbudowane do driftu właśnie po mieście, małych kulczyk i tak dalej, będzie bardziej do dłuższych zakrętów, dla bardziej zaawansowanych graczy bym to powiedział, ponieważ jako dla amatora zaczynającego przygodę z driftem po prostu nie opanujecie takiego auta. No może opanujecie po jakimś czasie, po pewnym czasie rozwalania się po całym mieście, ale no nie polecałbym takim autem zaczynać. Ale jak ogarniecie powiedzmy te pierwsze Suprę, następnie to auto Toyotę, którą wcześniej zbudowaliśmy w pierwszych minutach gry, odcinka. Jeżeli te dwa auto ogarniecie już nie do perfekcji, ale na tyle, żeby się przesiąść na większą moc, inne zakręty brać i tak dalej, to polecałbym, no może nie to auto, bo to jest po prostu bestia, którą zbudowałem pod wzór właśnie Driftwork, czyli tej drużyny w Anglii w drifcie, bo bardzo mi się spodobało to auto. Ale bym polecał coś innego, również silnego. 88. Jakieś silne autko sobie zbudować takie 81, 89 bym wziął. Teraz bierzemy apply. Teraz co zrobiłem? Po prostu swoje biegi wszystkie zrobiłem je w taki sposób, że po prostu będą dłuższe. Czyli nie będziemy tak szybko dochodzić do czerwonej kreski, jak wchodziliśmy wcześniej. Oczywiście, no nie da się tak ba no, jeżeli bardzo bym chciał zrobić to auto pod amatorszczyznę, tak to mówię, bez urazy żadnych amatorów i osoby, które startują z grą, bym po prostu odjął mu więcej mocy, ale tego nie chcemy zrobić, chcemy dostać przy 750 koniach mechanicznych i właśnie po zmianie teraz tego całego tuningu, co zrobiłem przed chwilą, po prostu czuję, że mam większą kontrolę nad autem, mogę bardziej tutaj więcej manewrów zrobić. Jeszcze raz ostatni raz ten zakręt weźmiemy na wyższym biegu. Sprawdźmy czwórkę. Nie ma żadnych problemów. Więc w sumie, co tu powiedziałem, że nie polecę tego auta jako powiedzmy trzecie albo auto już powiedzmy po tych pierwszych lekcjach z Suprą albo z tym wcześniejszym autkiem o mniejszej mocy. To powiem wam, że to autko po tune-upie, który zrobiłem przed chwilą, bym polecał wam nawet. Ponieważ już teraz jest 20 razy łatwiej do opanowania niż było przed chwilą. Przed tune-upem. Ale jednak muszę wam powiedzieć, że. A jednak nie wiedzieliśmy. Że jednak praktyka to ma duże znaczenie, jeśli chodzi o drift w tej grze. Więc zobaczmy. Już jedynki, postaramy się rozpędzić przez ten krótki dystans. Trójeczka. Wchodzimy zakręt. Kontrolujemy, czyli impulsywnie, jak widzicie na moim wskaźniku prędkości. Impulsywnie chodzi mój wskaźnik. Co mówicie? Assume. I teraz trzymam ręczny. Ponieważ chciałem ominąć to auto, to musiałem przedłużyć swój drift. Zauważyliście przed chwilą. No i znowu impulsywnie. Też. Ale tego się nie wiem jak odbyć, to się nie była moja wina. Też impulsywnie, ja też impulsywnie powiedzmy jadąc do przodu, jak zobaczycie, powiedzmy będę jechał,
powiedzmy teraz, cały gaz daje, ale impulsywnie daje ten cały gaz, jak słyszycie również. To też dlatego, że chcę nabrać prędkości. Powiedzmy Vmax na trójce jest 160 powiedzmy, a my jesteśmy na odcince przy 100 na godzinę, więc impulsywnie dając gazu, powiedzmy na prostych albo nawet w zakrętach, dopuszczając gaz, jak powiedziałem wczoraj, łapiemy nasze opony, łapiąc przyczepność. Łapiąc przyczepność, nabieramy prędkości, ponieważ wtedy nabieramy przyczepność, więc wtedy nasze opony są w stanie po prostu jakby, no, pchnąć nas do przodu, jakby ten moment obrotowy przełożyć na siłę dotykającą podłoża i nas jakby lekka dopnąć, czym nabieramy prędkości, co nam się przyda, gdy chcemy, powiedzmy, się trochę bardziej rozpędzić następnego zakrętu. No, mam nadzieję, że zadowoliłem was dzisiejszymi dwoma budowami naszych aut. Pierwsza jest bardziej, ja mam już te auta. Nie powiem, że nie mam, bo to jest moje bardzo ulubione auto, więc nie powiem, bym skłamał, gdybym powiedział, że nie mam tego auta, nie zbudowałem go wcześniej. Więc pierwsze auto jest bardziej do nauki driftu, takiego spokojnego driftu, pochillowania się z kumplami. Jedziemy gdzieś się spotkać, powiedzmy na lotnisku, czy coś, się podriftować, sobie tak dla śmiechu chichy. A jeżeli, powiedzmy, shit is getting real, czyli już tak na poważnie driftujemy, na takich kursach, jak przed chwilą jechaliśmy, takie bardziej takie serki, tak się mówi, tak jakby takie okrążenia, to wtedy, powiedzmy, bym wziął takie auto, Supre, bo to jest moje naprawdę bardzo cudowne auto. I tak dalej, więc pierwsze auto jest bardziej do cruzowania, spokojnego driftu na jedynce, dwójce, czasem trójce, jak jest dłuższy zakręt, to auto jest po prostu bardzo silne, więc trójka to jest jakby taki najniższy bieg, na którym chcemy driftować, jeżeli chodzi o to auto. Czwórka już jest jakby do przedłużenia driftu, do dłuższych zakrętów, bo to jest normalny bieg do driftu, jeżeli chodzi o te auto z taką mocą. Więc ziomeczki, mam nadzieję, że wam się podobało. W następnym odcinku będziemy budować Nissana Silve S13, ponieważ takie dostałem od was, o to mnie poprosiliście, więc piszcie w komentarzach, pod moim komentarzem, jakie chcielibyście auto zobaczyć i takie auto się pojawią. Mam nadzieję, że wam wytłumaczyłem wszystko, co się stało. Zapraszam was jutro na live'a 1 stycznia o 10 rano. Zaczynamy w te... Przyjdźcie o której chcecie, może być o 3 w nocy, ponieważ będzie live przez 24 godziny. Więc ziomeczki, zapraszam was jeszcze raz na live'a. Dziękuję za oglądanie, ponieważ to ta seria, która będzie bardzo długa, ponieważ już widzę 27 minut już trwa. Więc ziomeczki, jeszcze raz, żegnam się z wami i do zobaczenia w następnym odcinku.